Poniedziałek, 25 dzień stycznia 2016. Kolejny odcinek serialu pod tytułem Mistrzostwa Europy EHF. Są emocje, powiedziałbym niesamowite zwroty akcji, świetne tempo i reżyseria, scenariusz jak z filmów Malezyjczyka Jamesa Wana, twórcy mrożących krew w żyłach horrorów. A ten dzisiejszy odcinek z naszymi ulubieńcami będzie pod tytułem Mecz z presją. Szyba, jest Jurecki, jest Bielecki, to jest to nasze niesamowite, oby dzisiaj rozegranie. Już tam Kamil Sypszak na kole króluje. Jurecki, niestety przechwyt zespołu Białorusi, mają akcję, mają szansę na gola i to jest prowadzenie. Chatkiewicz, tutaj w tym momencie męczą się Białorusini, przechwytujemy piłkę. Daszek, sam na sam, skończ! Daszek, gol! 5-3 dla Polski! Chcemy sobie zacząć tę akcję ofensywną. Gol! Sypszak, Wieżowiec! Nie potrafimy wyjść w szybkiej kontrze. Szyba, Jurecki, gol! Szmal skupiony w bramce. Próba zamarkowania strzału, jest kontra i będzie szansa. 12 punkt i jest bramka. Michał Jurecki, trzecie trafienie. Kiedy jest wynik, trzeba szanować piłkę, trzeba grać spokojnie. Sypszak, zbiega Daszek, Chrapkowski, jest bramka tego zawodnika, drugi gol już w dzisiejszym spotkaniu. Wykonane, a teraz Szmal jeszcze do tego, kapitalna obrona. Tybie, Bielecki, gol, 18-12. Tu jest Puchowski, my się tym nie przejmujemy, niestety gol, bliski był Szmal, ale tutaj Szyłowicz rzuca tego gola, czy jeszcze zdążymy? Kapitalnie bramkarz Białorusi, koniec tej pierwszej części meczu, 19-13. Naprawdę dobrze w obronie grają Polacy, Szmal ma piłkę w dłoniach, szansa przed Polakami na 20 bramkę. Wiśniewski, Jurecki, rzućmy to panowie, piłka do koła, Wiśniewski, gol! Także i my już wracamy, problemy znowu mają Białorusini, tracą piłkę i to jest piłka już nasza, z boku zaczęli Polacy, nie utrzymali jej podopieczni Juriego Szewcowa, teraz szybki atak i jest bramka numer 21, Michał Jurecki. Takie wysokie zwycięstwo będzie ważne, gol! Gol Szyby, 22-15 dla Polski. Też Sławek Szmal potrafił ładnie bronić, a teraz jaka akcja, jakież prostopadłe, można powiedzieć, podanie do Daszka, ten schodzi do środka, i pokonuje bezradnego Sałdacenkę. Bielecki, Wiśniewski, gol! Kapitalnie zmieścił tę piłkę. Atak sobie budują, jest Puchowski, szansa, poprzeczka, jeszcze skrzydło, nie ma gola, kapitalnie Sławek Szmal. I Wyszomirski, kapitalnie Szyłowicz, akcja Kulesz, Szyłowicz, Chatkiewicz, to jest gol, bez szans, Piotr Wyszomirski, 28-21, w momencie rzucić gola, Szyba do skrzydła, i niestety tracimy piłkę, do Łuczaka to była piłka, ale traci piłkę nasz reprezentant, robi się, wydaje mi się, Tomek, niebezpiecznie, piłka do koła, to jest gol dla Białorusi. W jak najlepszym stanie, i też, żeby już tych goli po prostu nie tracili, bo to jest dla naszych zawodników ważne, jest koniec. Tak. Koniec, zagranie, brawo! Gol, brawo, brawo! Teraz przewrócił się nasz zawodnik, jeden z zawodników, ale grają Białorusini i zdobywają bramkę numer 26. Tutaj można lekceważyć w końcówce rywali, ale teraz jest Przemysław Krajewski, jest jego bramka, brawo! Koniec, Michał Jurecki, Krajewski, Dziedziuś do Konica, może Konic rzuci gola, zobaczymy, Szyba, Konic, Gębala, nasz obrotowy. Jeszcze Michał Jurecki, ostatnie 15 sekund, gol! 32-26, Dziedziuś, jeszcze kapitalny, rzuca jeszcze gola. Jeszcze musimy być w obronie, bo jeszcze Białorusini, też trafiają, ale szybko odpowiedź. Jurinok. Andrzej Jurinok będzie tym, który ostatni wpisał się do sędziowskiego protokołu. Koniec tego spotkania, brawo Polacy,
Polacy wygrywają, wygrywają z Białorusią 32 do 27. No, to jest 5 bramek. Z gry ta przewaga była dużo większa, Sebastian, to trzeba przyznać, ale ta końcówka no, musi niepokoić i musi tutaj sprawić, że trzeba będzie trochę jeszcze popracować nad tą koncentracją, bo jak mówimy, to była Białoruś, za dwa dni Chorwacja.